Wiara domaga się zarówno umysłu, jak i serca. Jeśli chcemy komuś zaufać, powierzyć swoje życie lub powierzyć kogoś nam bliskiego, zazwyczaj chcemy go dobrze znać, wiedzieć, kim on jest, czuć się w jego obecności bezpiecznym, wiedzieć, jakie ma predyspozycje czy możliwości. I wtedy, kiedy faktycznie już coś wiemy i czujemy się bezpiecznie, wtedy jesteśmy gotowi powierzyć mu swoje życie czy życie naszych bliskich. Myślę, że podobnie jest z wiarą. Żeby rzeczywiście powierzyć siebie Bogu, żeby głęboko wierzyć, trzeba w jakiś sposób Boga poznać, trzeba do Niego się zbliżyć. Trzeba odkryć, kim naprawdę jest i poczuć się w Jego rękach bezpiecznym. Wtedy można Mu zaufać, można pozwolić, aby wszedł głębiej w nasze życie, można dać Mu się przez życie poprowadzić. Święty Augustyn mówił, że wiara potrzebuje rozumienia, a rozumienie potrzebuje wiary. I faktycznie tak jest, że w doświadczeniu wiary zarówno potrzebne jest serce, jak i potrzebny jest rozum. Potrzebne jest serce, dlatego że wiara nie jest tylko jakimś zbiorem teoretycznych norm, ale jest przede wszystkim osobistym doświadczeniem, osobistym, osobowym. Jest aktem zjednoczenia, bliskości, więzi, zaufania, powierzania siebie Bogu. Oznacza więc coś bardzo osobistego, bardzo intymnego, co moglibyśmy symbolicznie umieścić na poziomie serca. Ale wiara też domaga się rozumu, domaga się rozumienia. Trzeba wiedzieć, kim naprawdę jest mój Bóg, do czego mnie zaprasza, co mi objawia, co jest tak zwanym depozytem wiary, który mam przyjąć i do którego jestem zaproszony, aby na niego odpowiedzieć. Temu mają dopomóc katechezy katedralne, które od kilku już lat w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie podejmowane są przez księży profesorów naszego seminarium i osoby zaproszone, które są wykształcone w dziedzinach teologicznych czy w dziedzinach pokrewnych i które w tym temacie mają coś do powiedzenia. W tym roku chcemy, jakoś synchronizując się duchowo z rokiem wiary, który przeżywa cały Kościół, w katechezach skoncentrować się na problematyce właśnie dotyczącej wiary. W pierwszym cyklu jesiennym reflektowaliśmy, czy podejmowaliśmy różne tematy skupione wokół tajemnicy Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, Stworzyciela człowieka. W cyklu drugim, wiosennym, który ma się zacząć z początkiem marca, chcemy skupić naszą uwagę na osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela. Pragnąłbym wszystkich zaprosić do udziału w tych katechezach. Ufam, że będą one pomocą ku temu, abyśmy mogli bardziej Jezusa poznać, bardziej Go pokochać, a przez to i bardziej naśladować, jak mówił święty Ignacy. Katechezy, jak powiedziałem, będą skupione wokół osoby Jezusa Chrystusa. Będą starały się odpowiedzieć na pytanie, kim jest Jezus, Syn Boży. Co to znaczy, że jest Synem Bożym? Skąd pochodzi? Co mówią o Nim świadectwa biblijne? Co mówią o Nim proroctwa Starego Testamentu? Ale też, co mówią świadectwa niechrześcijańskie, świadectwa innych kultur, religii, różne znaki, które towarzyszyły pojawieniu się Jezusa Chrystusa. Będziemy chcieli w tych katechezach dotknąć także różnych trudnych problemów dotyczących Jego cierpienia, męki, zmartwychwstania. Będziemy chcieli zobaczyć Jezusa obecnego w życiu, obecnego w sztuce, obecnego we wspólnocie ludu Bożego. Aż wreszcie dojdziemy do takich zagadnień bardzo praktycznych, dotyczących tego, jak dzisiaj mówić o Jezusie, jak przekazywać wiarę w Jezusa najmłodszemu pokoleniu, które myśli zupełnie inaczej, jak przeżywać obecność Jezusa w naszych rodzinach i wspólnotach parafialnych. Tradycyjnie katechezy katedralne będą odbywały się w każdy poniedziałek po wieczornej mszy świętej około godziny 18:30 w naszej katedrze gnieźnieńskiej. Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiarę, którzy chcieliby w tym roku wiary podjąć to zaproszenie Ojca Świętego, by przekroczyć próg wiary i wejść głębiej w znajomość i bliskość z Jezusem, pragnę bardzo serdecznie zaprosić do udziału w tychże katechezach.